Our first semi-final here for day number 3 and overall special heads. Widzę, że chłopaki nie wiedzieli do końca, gdzie się udać i co ze sobą zrobić, ale już jednak chyba ogarnęli. To jest właśnie fajna sprawa, bo jak są takie próby przed pojedynkiem na scenie, takie wiecie, rotacje, zawsze trzeba zrobić próbę, prawda? Kto występował w przedstawieniu w szkole czy gdzieś indziej, wie, że jednak próby, różne próby generalne się odbywają i najlepsze jest podczas tych prób odgrywanie właśnie tej, powiedzmy, próby generalnej, tej próby rzeczywistej, czyli ty nie powiesz graczom, co oni mają zrobić po podaniu ręki, nie mówi im się takich rzeczy, tylko wiesz, wychodzisz z założenia, że wszystko będzie na tyle oczywiste, że oni będą wiedzieli, co mają zrobić. No i faktycznie jakoś się ogarnęli. Wiedzą, że ostatecznie mają i tak iść do komputerka, więc go, go. Także trochę dziwny moment na samym początku. O, publika już widzi, że skanduje Niba. Zatem za moment będzie oczywiście początek. Będzie fajne starcie, bo ja się oczywiście bardzo cieszę, no bo po pierwsze będzie Polak, potem Znak Urańczyka, to już w ogóle jest piękna sprawa, piękna historia. Natomiast najpierw będzie jeszcze mega dobry Protoss, najlepszy na serwerze europejskim, że tak przypomnę. Mimo że Amerykanin, no to gra na europejskim serwerze, bo u nas jest nieco wyższy poziom. I do tego jeszcze Major, jeden z najlepszych Terran, no nie ukrywam, że też czasami mam problemy na Terran i jestem mega ciekaw, jak tutaj właśnie pójdzie Nibowi. Widzę, że na oficjalnym angielskim streamie można jak zwykle wpisywać komendy i głosować na jednego na, albo na drugiego. Miło się ogląda Majora, Raul Zerg. Bardzo dobrze gra, no, trzeba przyznać. Zatem za momencik ruszamy. Nie wiem, o co chodzi, załóż osobny kanał do castu turnieju. Nie mam pojęcia, co to znaczy w ogóle. Czy to będzie best of 5? Tak, to będzie best of 5. Do 3 wygranych map. Jedynie finał będzie w ramach best of 7. Także za moment ruszamy. No, o wiele młodszy jest Nib, ale oczywiście on ma przeogromne umiejętności. Ale też właśnie Nib ma to doświadczenie w Korei, prawda? No, nie można, jeżeli się mówi o Nibie, nie można powiedzieć o tym, że jest jedynym graczem, który wygrał turniej na koreańskiej ziemi. Duży, trudny turniej. Kespa Cup. Pokonał 3 Koreańczyków, czy tam w sumie nawet więcej pokonał, ale pokonał takich 3 naprawdę bardzo dobrych, z tego co pamiętam. I no co prawda to wszystko było w jednym matchupie w PvP, ale to dalej jest wygranie z Koreańczykami na koreańskiej ziemi. To jest coś, co się nie wydarzyło praktycznie nigdy. Od 17 lat nie było takiego wydarzenia. Znaczy, na początku Zarkafta była taka sytuacja, ale oczywiście przez wiele, wiele lat no, Koreańczycy mimo wszystko wyprzedzili no, inne nacje i z siłą rzeczy no, sprawili tak, że praktycznie byli nie do przejścia. A tutaj Nib się pojawił, który zrewolucjonizował PvP w pewnym sensie. I wszyscy się od niego zaczęli nagle uczyć, jak grać PvP, włącznie z Showtime'em. witamy na audycji. Zatem za moment będzie, miejmy nadzieję, pokaz Niba. No, znaczy, jeżeli chodzi o właśnie o tą rewolucję, no to on jej dokonał w PvP, natomiast jeśli chodzi o grę na Terrana, to akurat tutaj nie wiem, czy będzie mieć jakieś niesamowite, nowatorskie zagrania, ale kto wie. Może po raz kolejny zobaczymy jakieś nowości, bo wiadomo, że na takie specjalne turnieje, na których chcemy zejść daleko, chcemy wygrać, no zwycięzca wygrywa miejsce na finałach światowych, więc to jest już w ogóle piękna sprawa, no to może coś Nib specjalnego przygotował, prawda? Okej, za chwileczkę będzie przejście, no i już zaczynamy pierwszy półfinał, także nie mogę się doczekać, bardzo się cieszę, jedziemy, no i ruszajmy. Good morning, ladies and gentlemen, dokładnie, ruszamy z pierwszym półfinałem World Championship Series Austin 2017. Jestem Indie, albo Igor Kaczmarek, tak czasem mówią, ale nawet rodzina do mnie czasem mówi Indie, nieważne. No i tak, amerykański zawodnik kontra zawodnik z Meksyku. To się okaże lepsze, oczywiście to będzie już za momencik. Osobiście nie mogę się doczekać ich rozwiązań na ten pojedynek. No i właśnie, mapa Abyssal Reef to będzie pierwsza mapa na wzdolnym prawym rogu w kolorze niebieskim. Zawodnik, który niedawno zmienił swoją ksywkę. Obecnie nie jest to żaden Major, czy też Major, tylko jest to Special.
Natomiast jego przeciwnikiem w górnym lewym rogu w kolorze czerwonym, sponsorowany przez Sting, jeden z najlepszych zawodników poza KRO, bez najmniejszego wątpienia, NIB. Także Major zmienił sobie ksywkę, przynajmniej na ten rok, w ramach turnieju World Championship Series. Teraz jest to Special, oczywiście ciężko się będzie przestawić, no ale miejmy nadzieję, że się uda. Go, go Major, dokładnie. Okej, okay, ruszamy. Zwiad standardowo ze strony NIBA po Gatewayu. Myślę, że no, musi przede wszystkim wybadać, jakie plany ma Special w tym pojedynku. Może być naprawdę bardzo niebezpieczny Major albo Special. Już się ciężko widzę, że będzie z tym zawodnikiem. Tak to jest, jak się zmienia te ksywki. No ale o co chodzi? NIB musi na pewno... Ja bym powiedział wybadać tempo tego pojedynku, bo Special może zagrać, no Terani ogólnie mają taką, bym powiedział, komfortową sytuację, że mogą nadawać tempo pojedynku w sposób praktycznie dowolny, mogą zrobić proxy, same baraki, potem ekspansja i tak dalej, ale równie dobrze mogą wszystko ustawić pod proxy albo grać absolutnie standardowo i to Protoss na ogół musi się dostosować. Są oczywiście też zagrania protosjańskie, które no, są zagraniami z jednej bazy, które to akurat wtedy one narzucają tempo, ale bym powiedział z ręką na sercu, że one nie są zbyt skuteczne na graczy takich bardzo, bardzo dobrych, to raczej no, takie 6000 MMR, no to wtedy takiego Terana można pokonać taką zagrywką z jednej bazy, natomiast w takiej sytuacji trzeba by mieć trochę jednak szczęścia, dużo szczęścia trzeba mieć i nie można tak do końca polegać właśnie na takich zagrywkach. Special, już miałem mówić Major, Special już wysyła swoją STV-kę na zwiad. On też musi oczywiście wybadać, co planuje NIB. Póki co oczywiście bez absolutnie żadnych specjalnych jest Stargate, ale Stargate zagrany przed Warp Gate'em, więc to jest znacznie szybsza technologia niż standardowo. eBay do blokady minerałków, to jest też klasyczne zagranie przez wielu koreańskich Terran, między innymi TY takie rzeczy chyba najbardziej spopularyzował. Dzięki temu probki będą miały utrudnione dojście do linii mineralnej. Trochę mnie dziwi, że ten Reaper tutaj tak się zawahał, no bo przecież przez dłuższą chwilę adeptka w ogóle nie broniła głównej bazy. No i taka pierwsza śmierć jeszcze oczywiście tutaj się nie odbędzie, póki co tylko ta STV-ka padła, więc nie za wiele. Stargate za chwileczkę się zakończy, no i NIB wybiera... najbardziej chyba użyteczny i najbardziej skuteczny najbardziej użyteczny build order obecnie, no bo jeżeli zagramy Stargate'a, no to mamy ten komfort, że możemy skontrować potencjalne Raveny w bardzo łatwy sposób, a widzieliśmy też, że nie tylko na Zerga, ale na Protossa też Terranie są w stanie te jednostki grać. Reaper póki co węszy, ale jeszcze nie wywęszył chyba kompletnie wszystkiego. Co ten Major tutaj planuje? SCV-ka na godzinie 9, nie do końca wiem, po co mu tam jest ta jednostka. Trochę dziwna sprawa. Oracle jeszcze oczywiście nie jest gotowa. No ale znowu właśnie, pierwszy Helion, zaraz może będzie drugi. Adeptka niepotrzebnie atakowała Engineering Bay'a. No i zobaczmy, jak Major to wszystko zamikruje. Z tego co widzę, póki co jedna probka padła, za chwileczkę może będzie kolejna. Probki są mocno poprzemieszane, tak w linii się ustawiły idealnie dla Heliona. W głównej bazie, z tego co widziałem, też chyba coś atakowało. Oj, panie NIB. Nie najlepsza kontrola tego zawodnika. No nie, ten Helion jest na jedno uderzenie. Okej, w końcu został wyczyszczony. No ale to mimo wszystko są dwie probki, więc zawsze coś. A, Major! Major będzie atakować trzeciego Nexusa i to już tak zawczasu nawet wszystko ustawia, żeby opóźnić mu tę bazę. Nie wiem, czy NIB nie powinien zaekspować w tej sytuacji w innym miejscu. Trochę dziwne wyjście adeptkami NIBa. Aczkolwiek jeżeli uda mu się złapać jakiegoś muła, to będzie naprawdę... O właśnie, naprawdę świetne. Zobaczcie, jak przytomnie Special zagrał. To jest naprawdę dobra sprawa. Wycofuję momentalnie swoje STV-ki i NIB, znając dynamikę tego matchupu, wie, że w tym momencie jest ogromna szansa na dropa, ale jednocześnie Terran nie ma zbyt wiele defensywy w swojej bazie, no ale to jest właśnie mimo wszystko, ja bym powiedział, że to jest lepszy dla Terrana. Takie wychodzenie adeptkami na mapę jest naprawdę średnie, aczkolwiek i tak NIB z tego nie rezygnuje. Ufa swoim Oracle, że będą w stanie to wybronić. Ja myślę, że można ściągnąć strzał z tej miny. O, chociaż teraz... A, zdążył! Mój Boże, jakie to było bliskie. Zdążył zniszczyć minę, zanim ta eksplodowała. Special też bardzo dobrze zamikrował, bo nie uderzyła ona w pojedynczą probkę, tylko wykopał ją, żeby właśnie nie zmarnować strzału. Bardzo dobre mikro obydwu zawodników. No i myślę, że tutaj akurat już bez problemu to NIB wyczyści. No dwie Oracle też są taką pewną decyzją, no na ogół się robi jedną do
rzucania Revelation, no i do odkrywania technologii przeciwnika. Niby bardzo szybko gra Twilight Council oraz Forge, dodatkowe dwa gateway dopiero po tych budynkach. Zatem, no powiedziałem, że NiP naprawdę jest w dobrej kondycji. Jeżeli chodzi o speciala, to decyduje się on nie robić żadnych szybkich ataków na trzecią bazę, tylko stawia na ekonomię. No i chyba to jest też słuszna decyzja. Widać, że NiP tutaj świetnie się wybronił. I w sytuacji, gdy special stracił praktycznie pełnego medivaca, myślę, że jakiś timing na trzecią bazę Protossa nie ma absolutnie szansy powodzenia. No i dobrze, uspokoili w tym momencie. Nie ma żadnego liberatora z tego, co widzę na mapie. A można by go zagrać, tylko że no właśnie w sytuacji, gdy Protoss ma Feniksa, Oracle, ten liberator jest jedynie dobry w sytuacji, jeżeli na przykład by NiP... O, właśnie, tu ta mina jest. Jeżeli NiP by wyleciał Feniksami i Oracle na mapę, to wtedy takim liberatorem można wlecieć i wtedy jest on opłacalny. Ale mimo wszystko cała sprawa jest troszeczkę ryzykowna, no bo jeżeli nasz liberator zostanie gdzieś złapany na mapie, no to wtedy znowu tracimy dość kosztowną jednostkę praktycznie za darmo. No a tego nie chcę robić za bardzo special. Na pewno za chwileczkę właśnie pozbędzie się tej miny. Nie ma najmniejszego problemu. No i na pewno też Protoss za chwileczkę będzie już w pełni świadom na temat planów speciala, bo zauważy, czy jest trzeci orbital, czy też go nie ma. No i dzięki temu NiP na pewno już będzie posiadać... O! Albo i nie zauważy! To jest mega ważne. Wielu Terran w obecnym stanie rozgrywki lubi robić się mocne ataki dwubazowe, a NiP jeszcze za bardzo o tym nie wie, więc to może być pewien problem dla niego. No, wydaje mi się, że tutaj mógł jakąś jedną SCV-kę podnieść. No albo będzie w ogóle agresywny nalot na to wszystko. Wydaje mi się, że NiP mógłby spróbować to zaatakować. On też tak się zastanawia, waha się, myśli, nie wiadomo czy wymyśli oczywiście. No i właśnie, może zaatakować, zaraz podnieść szybko SCV-kę, która buduje tureta. Nie, jednak nie. Ajajaj, ale o koniec końców nie było to takie złe, no ale mimo wszystko NiP stracił jedną Oracle. Ale ja bym powiedział, że w miarę było warto. Kurczę, 15 probek, 16 probek przewagi na korzyść amerykańskiego zawodnika. No to jest dla niego świetna sprawa oczywiście. Ale nie zapominajmy, że bardzo często ten matchup wygląda właśnie w taki sposób, że to Protoss posiada więcej jednostek zbierających. Trzeci Orbital Command zauważony, więc NiP teraz ma w zasadzie bym powiedział bardzo ułatwione zadanie. Nie dość, że to... Wow, ładnie poharasował, jeszcze adepka się nawet wbiła. No świetnie NiP, troszeczkę w stylu Nercia bym powiedział. Tak jak Nercia wczoraj na Klazura wbiegał jakimiś zernigami co chwilę, jakieś dziwne pusho roczami, tak teraz NiP też strasznie dobrze wybija speciala z rytmu. No i trzeba powiedzieć, że to teraz on trzyma asy w garści. Czeka, już wszystko wie. No i teraz bardzo ładna reakcja NiPa. Bardzo mi się to podoba, bo nie zatrzymał się na ekonomii 3 bazowej, masując armię, tylko jak on już widzi, że Terran ma trzecią bazę, to przychodzi też do dalszej fazy rozgrywki. Robi nawet czwartą bazę do tego. No i oczywiście blinka, gazy w trzeciej bazie i tak dalej, i tak dalej. Można się teraz pokusić oczywiście o atakowanie, ale to nie jest takie coś, co NiP absolutnie musi zrobić. Special będzie kontratakować minami, to też jest oczywiście bardzo niewygodna zagrywka. No i będzie musiał NiP wykazać się naprawdę bardzo dobrą reakcją. Jest przejście w Kolosusy, więc zdecydowanie standardowe PVT bym powiedział w tej rozgrywce. I adeptki myślę, że akurat nie zrobią w tym miejscu zbyt wiele, ale jeżeli teleportują się do naturala, to jest masa min. Ja myślę, że NiP ich do końca może nie widzieć, aczkolwiek i tak tutaj nie będzie nadlatywać, bo znajduje się tutaj sporo piechoty. Major nie ogarnął, nie zrzucił się do tej trzeciej bazy, więc trochę słabo to wyszło. 6 SCV-ek padło, 7 SCV-ek padło. To jest cały czas bardzo dobre dla NiPa. Okej. 12 probek w odpowiedzi. Special się w końcu odgryzł. No i zabolało na pewno NiPa. Aczkolwiek powiedziałbym, że on i tak jest w dobrej sytuacji, bo przecież od dłuższego czasu te wszystkie probki zbierały. Jest rozmach, jest prędkość. No i teraz tak. Czwarta baza jest zrobiona, zaraz będzie przejście w Kolosusy. No nie wiem, czy w ogóle Special ma jakąkolwiek szansę na dobry kontratak, na jakieś, nie wiem, na jakąś inicjatywę, bo jak tylko wyjdzie na mapę, to wydaje mi się, że NiP będzie... O, wow. Panie NiP. NiP chyba zapomniał, że ma miny w Lindrałów, teraz dostawia kanona. Ale trochę mu tutaj to nie wyszła ta defensywa. No właśnie 15 probek stracił od dwóch min, to jest... No to boli. To zdecydowanie boli. Jakaś Oracle albo inny obserwator tutaj by się przydał. Okej, jest już obserwator. Taka mała rzecz, ale wybiła NiPa mocno z rytmu, bo on cały czas chciał być agresorem, cały czas chciał atakować speciala w różnych miejscach, albo adeptkami, albo Feniksami, może jakaś Oracle, już chamski Revelation na medivaki, żeby special nie mógł wylecieć na mapę, a teraz właśnie taki mały manewr, ale zrobił naprawdę wiele, będzie kontratak z Warpisma, wszystko zawczasu, mam wrażenie, że już wiedział special, bo pięknie poustawiał swoje taruety, ale NiP znalazł lukę w defensywie. No ale mimo wszystko i tak reakcja Terrana jest zbyt szybka. No i teraz znowu po raz kolejny special elegancko się wbija w miejscu, gdzie w ogóle nie ma żadnej defensywy Protoss. Więc to wychodzi
Ten Haras naprawdę Special robi bardzo dobrze. Chociaż to też jest oczywiście wynikiem pewnych błędów Niba. Nib potrzebuje jakiejś wizji, jakichś jednostek albo budynków na godzinie 9, żeby widzieć to zawczasu. O, Stasis Ward, tego akurat się nie spodziewałem w tym miejscu. Myślę, że Special też się nie spodziewa. Limity bardzo porównywalne, ale jeżeli chodzi o kompozycję, wydaje mi się, że Nib teraz wychodzi na zdecydowane prowadzenie. Za chwileczkę będzie posiadać 4 kolosusy. No ale bardzo, bardzo pasywnie póki co. Uśpili troszeczkę zawodnicy sytuację. Jest pierwszy obserwator już nieźle ustawiony, żeby właśnie widzieć takie dropy. Wszystko zauważy Nip. Jeżeli teraz je przechwyci, tak, jeżeli Nip. Nip! Nip! No widziałeś! No panie Nip, no czemu w ten sposób? Czemu tak? No nie wierzę. Mógł tymi Feniksami zatrzymać elegancko, ale on po prostu to wszystko olewa i atakuje. Jego dwa kolosusy, które dopiero co właśnie wyszły z Robotics Facility, powinni go obronić przed tym atakiem. O właśnie, tutaj one się znajdują. Natomiast no mimo wszystko, wydaje mi się, że to było po prostu złapanie tych mediwaków bez... To możliwość złapania była praktycznie no jak za darmo. A i tak się o to nie pokusił. Special też decyduje się na dość ryzykowne zagranie, no bo przecież lata mediwakami po mapie w sytuacji, gdzie jest tutaj co najmniej 8 Feniksów. Tego co widzę. Te dropy akurat mogą być nie najlepszym pomysłem. Trochę dziwna gra, obydwu zawodników powiedziałbym. O mój Boże, ta Oracle, ona jeszcze nie wie, że jest nad miną. Nie, rusz ją, jest, ruszył. Uratował, ciekawe czy ją widzi nawiasem mówiąc. Bo tak ją przemieścił, jakby właśnie zdawał sobie sprawę z jej obecności. Po raz kolejny Special agresywnie wlatuje na godzinę 8. Feniksy przyczajone, ale tam akurat wszędzie są turety. No i teraz z 4 kolosami Nip chyba uważa, że może zaatakować. Według mnie jak najbardziej należy spróbować takiego timingu. Mothership Core powinien wszystko w miarę łatwo poczyścić, ale kolejny kontratak szykuje Special. Nie wiem, czy Nip posiada jakieś jednostki przy swojej defensywie. No ale właśnie, on i tak zdecyduje się chyba zaatakować, ale czy powinien to robić? O to jest pytanie, bo Wikingi za chwileczkę zniszczą pierwszego kolosusa. Nie najlepiej to wygląda, aczkolwiek mur, ten płot został zniszczony. Teraz Nip przeskakuje przez ten już nieistniejący w zasadzie płot do trzeciej bazy Terrana, ale chyba się nie przeteleportu... No, nie wierzę, on się przeteleportował. Ale tylko częścią adeptek, na szczęście. Jakieś 5 zostało tutaj oddanych. No i piękny kontratak Speciala. Niszczy trzecią bazę Niba. No, teraz Nip na pewno poczuł presję. Special bardzo dobrze się broni. No i jednocześnie te kontrataki mediwakami też jak najbardziej udane. Na spokojnie. Na spokojnie. Jeszcze Nip tutaj nie ma jak obalić tej terrańskiej defensywy. I chyba się będzie musiał obejść bez atakowania. No nie wiem, gdzie za bardzo ma zaatakować Nip. On chyba też nie zdaje sobie do końca sprawy, jaka jest tutaj... Czy jest tutaj jakiekolwiek otwarcie, w którym można by zaatakować. No Special posiada za dużo armii. W dodatku tutaj to wąskie gardło oczywiście powoduje, że nie da się nic zrobić. Wycofanie. Po raz kolejny. No Nip chodzi między bazami, ale on wie, że tutaj nic nie zrobi. Tu jest planetarka, no więc SFV-ki ją za łatwo wyreperują. Jest przejście w Storma, więc niby można by powiedzieć, że zawiesza teraz akcje militarne, tylko tak wyłącznie straszy swojego przeciwnika. Special póki co nie wychodzi na mapę. Są dodawane ghosty oraz liberatory, więcej wikingów. Kompozycja terena za chwileczkę naprawdę będzie bardzo mocna. Trochę mnie dziwi, że Nip nie robi plus 3 do ataku, ale może z jednego forge'a tutaj akurat zagrywa. Także znowu zawodnicy wycofują się do swoich baz i będą szukać kolejnych narzędzi, żeby jeszcze szybciej pokonać swojego przeciwnika jakimiś czarami hightemplarowymi. No taki... Ja bym powiedział, że to jest dobry pomysł zawsze, żeby tak adeptkami skontratakować, ale po prostu Special jest za dobry. Świetnie właśnie tam jest ta... O właśnie, Nip też odbudował. Na godzinie 8 jest pylon z tego co widzę i na godzinie 3 też Special posiada swój budynek. Także te kontrataki są w miarę wcześniej zauważane, no i nie mogą sobie tutaj zrobić zbyt wiele. Oj, teraz trzeba uważać, właśnie Photon Overcharge, jest Liberator, Nip go nie zauważa. To są oczywiście za każdym razem straty. Teraz chyba Nip zostanie leciutko złapany, ale też Stasis Field złapał Ghosta. No, chyba nie chcą za bardzo decydować się na bitwę. Nie wiem, czy to był najlepszy pomysł, żeby stracić te Feniksy. Trochę się niby zakręcił. 4 probki padły z tego, co widzę. No i dotrwał do tego Storma. Ale teraz znowu zobaczcie, jak Special wykorzystuje mobilność Terrana. To jest właśnie chyba największy atut tej rasy, jeżeli będzie potrafił właśnie atakować wszędzie tam, gdzie Niba nie ma. W dodatku te Feniksy popadały, więc właśnie mediwaki są o wiele bardziej skuteczne w tym momencie. No i teraz Nib powinien zauważyć, że tu jest niewiele Terrana. No i chyba myślę, że może się śmiało wbijać, no ale za chwileczkę dostanie kontratak. Nie wiem, czy on posiada Dark Shrine, żeby właśnie kontrować takie dropy. No i właśnie, jest to wszystko zauważone. No i Nip oczywiście jest zmuszony do wycofania, ale w tym samym momencie jego czwarta baza będzie narażona na atak. Z tego co widzę, Special wbija w grupkę armii Niba, ale tutaj jest tego za dużo. Teraz Stormy na Wikingi idealnie zagrane. No jeszcze jednego na pewno potrzebuje Nib. Nie wiem, czy kontroluje sytuacja, ma tego Storma. No nie, nie za dobrze, panie Nib.
Ajajaj, ta kontrola mogłaby być troszeczkę lepsza, ale wybronił dropa. Obydwaj zawodnicy na porównywalnym limicie wylądowały, nawet Wikingi. Nie do końca wiem dlaczego, przecież Immortale sobie świetnie z nimi radzą. No i Miazgunia. Ale właśnie teraz bardzo boli ten brak Feniksów, bo mogłyby one takie dropy bez problemu łapać. Nip posiadał o wiele większy limit armii, przez większość czasu w tej grze posiadał lepszą ekonomię, ale akurat też teraz ten aspekt idzie na korzyść Speciala. Nip będzie atakować, czuję, że teraz musi w zasadzie zaatakować. Nie ma zbyt wielu ghostów, więc myślę, że Storm będzie w miarę skuteczny. Nie wiem, czy w ogóle jakiekolwiek ghosty się tutaj znajdyło, bo no żadnego nie widać, przynajmniej na ekranie. Agresywnie z adeptkami, kontratak oczywiście Speciala po raz kolejny się odbywa. Nie jest to najlepszy pomysł, żeby się przeteleportować. Myślę, że Nip musi teraz się określić, gdzie atakuje, jak atakuje. Póki co agresywnie na planetarkę, ona absolutnie nie ma szans, żeby się utrzymać. Ten Storm trochę taki dyskusyjny, no ale sporo SCV-ek zostanie zniszczonych. No i Special cały czas swoim dropem kontratakuje bazę Niba. Nip teraz w dużymi problemami, no nie wie jaką decyzję do końca podjąć, czy bije teraz te High Templary. O nie, High Templary zostały złapane. Nip zastormował w ogóle swoje Stalkery w panice. Szybko widocznie machnął tą myszką, no ale niezbyt celnie. Limit armii takie samo obydwu zawodników, ulepszenia chyba są już maksymalne, no ale nie ma jak się wybronić w swojej bazie za bardzo, bo tutaj jeszcze trochę tej piechoty zostało, no i nie wygląda to za dobrze dla amerykańskiego zawodnika. Traci swoje ekspansje i jednocześnie nie może nic zrobić Terranowi. O, jest jednak Dark Templar, czyli zrobił Dark Shrine'a wcześniej. Oj, niedobrze, niedobrze. Niby był długi, długi czas po stronie mapy swojego przeciwnika, a teraz nie może za bardzo nic zrobić. No i niestety traci powoli swoje budynki. Wydaje mi się, że teraz Special, jeżeli przejdzie w Liberatory, to będzie posiadać idealną armię na to, co posiada Nib. Mimo wszystko chyba uda się złapać jakoś te my... Albo i nie. Może jakiegoś Void Ray'a trzeba by zrobić. No, znowu, ale zobaczcie jak dobrze Nib cały czas gra. Rozdzielił swoją armię, teraz jest ten Stasis Ward. A, Major zauważył wszystko skanem. No i będzie cały czas oczywiście pchać, ile tylko może. Nie ma tutaj żadnych High Templarów, a to one byłyby tutaj najbardziej potrzebne. Przynajmniej jakiś Kolosus dołoży trochę obszarowych obrażeń. No i myślę, że Nip teraz może to nawet troszeczkę pogonić, albo i nie, jednak nie decyduje się na to. Są dropy grane, myślę, że teraz Stalkery je złapią. No, albo kanon po prostu dobije Mediwaki, więc w końcu Nip się uratował, ale znowu Special to robi. No strasznie niewygodnie się gra na takiego Terrana. W momencie, gdy wychodzimy na mapę, to dostajemy dropa i to dużego dropa, który bardzo szybko nam niszczy wszystkie budynki, bazy, wydobycie i tak dalej, i tak dalej. I jednocześnie za bardzo nie mamy jak pokonać Terrana, bo ten stoi w bazie za Liberatorami, czasem nawet za Siege Tankami, minami i strasznie ciężko jest coś takiego sforsować, no ale może Nib znajdzie na to sposób. Póki co widzę, że ghosty zostały odbudowane, nie wiem czy będzie wchodzić na tę rampę Nib, myślę, że to nie jest akurat taki głupi pomysł. No i właśnie, zobacz, już Liberatory są osamotnione, no i teraz jeden, drugi pada, nie wiem czemu te adeptki tak porozwalane po wszystkich bazach Terrana. No ale High Templary też z tego co widzę powoli dobiegają. No i myślę, że Nip chyba ma szansę tutaj dać radę, ale jakoś strasznie dziwnie te adeptki zostały właśnie porozsiewane. Daje ranę i przedziera się, ale ten kontratak Speciala oczywiście niszczy bazy Nibowi. No i nie wygląda to najlepiej, no tak jak mówię, ten kontrataki to jest strasznie niewygodny styl. No i nie wiadomo jak Nip sobie z tym wszystkim poradzi. Teraz te High Templary nie mają energię jednak. O wow, okej, okay, ledwo, bo ledwo. Ale Nip daje radę, no i chyba jedyny powód, dla którego niby może przegrać tę rozgrywkę, jest baza na godzinie 6, z której sobie zupełnie nie zdaje sprawy. Tutaj oczywiście te planetarki można zniszczyć, ale zobacz, nawet nie ma orbitala ani planetarki. Nie ma niczego. Ajajaj, panie Nip, gdyby on tylko wiedział, że jest ta baza na godzinie 6, no teraz musi bardzo szybko się połapać właśnie w tej rozgrywce, ale wydaje mi się, że i tak nie posiada już... Nie, Nip nie ma obrażeń obszarowych, mimo że ma większą armię, mimo że ma większy limit, to nie ma dobrej kompozycji na Speciala. No i niestety, ale Stalkery sobie z Marauderami absolutnie nie radzą. Jeszcze jak fajnie ten Stalker poleciał. No niestety, niby nie ogarnął troszeczkę, że ta baza tam się znajduje, ale wydaje mi się, że i tak miałby bardzo ciężką przeprawę. Mimo wszystko oczywiście będzie jeszcze walczyć dalej. Liberator rozstawiony po raz kolejny, ale Stalkery będą w stanie go pokonać. No ale nie, no nie ma odpowiedzi na taką liczbę Marauderów oraz Marinesów. Nawet mina z tego co widziałem tam została zagrana, no i jednak Special powinien to wyciągnąć. O, chyba że Storm jakiś! Chyba że Storm! A nie, Nip dalej nie wie o tej bazie na godzinie 6. To jest dla niego dramat. Nie ma łatwo, nie ma łatwo, a Special cały czas bardzo sprytnie, bardzo chytrze będzie latać tymi mediwakami. Za chwileczkę też wykona z tego co widzę kolejny kontratak. Dokładnie tak, jeden mediwak już wylatuje, jest mniej więcej przy czwartej bazie Terrana. Teraz już mniej więcej na środku mapy. No i właśnie tutaj będzie za chwileczkę atakować Special. Nip z tego co widzę zorientował się, że jest tutaj niewiele surowców i nie będzie chciał za bardzo zakładać ekspansji. Założy ją w innym miejscu, no ale właśnie w tym momencie Special też zadropował. Bardzo, bardzo duże chęci ma Nip, żeby
pozbyć się tej bazy swojego przeciwnika, ale po prostu nie wie o bazie na godzinie 6. No i GG! Właśnie przez tę bazę przegrał. No i gratulacje dla Majora. Nip na pewno mega niezadowolony. Gdyby tylko wiedział o tej bazie, wysłałby tam jakieś adeptki, no i może byłby w stanie to wszystko wyciągnąć. Bardzo bliska rozgrywka.